Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowia. Motywacja. Zobacz Mateusza 4, werset 23 do 25. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu, z Jerozolimy i z Judei i zza Jordania. W latach 80. XX wieku tajni detektywi przeprowadzili dochodzenie w jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych nadających programy ewangelizacyjne. Ponieważ kaznodzieje występujący w tych programach zapraszali widzów, by przysyłali im swoje intencje modlitewne, a jednocześnie apelowali o ofiary na dalsze emitowanie audycji, detektywi chcieli się przekonać, co dzieje się z tymi datkami, intencjami modlitewnymi. To, co odkryli, zaszokowało ich. Pracownicy stacji telewizyjnej zajmujący się korespondencją udawali się na pocztę, zbierali listy od telewidzów, otwierali je na miejscu i wyjmowali datki, a listy wyrzucali do śmietnika przy urzędzie pocztowym. W podanym powyższym wersecie czytamy, że Jezus przemierzał Galileę, a wielkie tłumy podążały za Nim ze wszystkich stron. Gdy Mateusz powraca do tego tematu w rozdziale 9 swojej Ewangelii, dodaje ważny element, który odróżnia motywację Chrystusa od innych wszelkich motywów właściwych rozmaitym szarlatanom i naciągaczom. Przeczytaj Mateusza, rozdział 9, werset 35-36. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski i nauczał ich w synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad Nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. W jaki sposób ten fragment opisuje motywację przyświecającą poczynaniom Jezusa? Czasownik użalił się występujący w Mateuszu, rozdział 9:36, jest tłumaczeniem greckiego słowa esplanschniste, pochodzące od słowa splanschnon, które oznacza wnętrzności jelita, w świecie starożytnym uważane za siedlisko emocji. Zatem współczucie to coś więcej niż sympatia, która może być jedynie nastawieniem umysłu. Współczucie wypływa z wnętrza serca, z wnętrzności. Takie właśnie współczucie kierowało Jezusem. Dla Niego wyciągnięcie od ludzi pieniędzy i wyrzucenie do kosza ich szczerych wyznań byłoby czymś niedopuszczalnym. Raz po raz czytamy w Ewangeliach o współczuciu, jakim nacechowana była Jego postawa wobec ludzi. Trędowaty prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Chrystus, zdjęty litością, wyciągnął do Niego rękę i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. Jeśli potrafisz wyobrazić sobie kogoś, kto robi dobre rzeczy, nie myśląc przy tym o własnej korzyści, nie dbając o sławę i reklamę, to tak właśnie postępował Jezus. Jego motywację stanowiła tylko i wyłącznie miłość płynąca z wnętrza. Ewangelie nazywają tę miłość litością lub współczuciem. W jakim stopniu tego rodzaju współczucie kieruje Twoimi odczuciami i czynami wobec innych? Dziękuję.